Każdy element miał swoje znaczenie. Czepek miał symbolizować pokorę i chęć niesienia pomocy bliskim. Dzięki poziomowi paskowi można było zidentyfikować, czy pracownik był pielęgniarką, wówczas pasek na czepku był koloru czarnego, czy położą pasek był czerwony. Od 1991 roku czepek w Polsce stanowi jedynie część stroju kadłubego pielęgniarki. Kolejny element, mundur, pierwotnie składał się z czepka, fartucha oraz nawetu, czyli białego fartucha krzyżowego. Obecnie pielęgniarstwo stało się bardziej kolorowe, a mundurek spełnia głównie funkcje ochronne. I oczywiście lampka olejna, która symbolizuje ciepło i empatię przekazywaną pacjentom. Jest także nawiązaniem do niezawodności i życzliwości. Szanowni Państwo, nastąpi teraz akt czepkowania studentów pierwszego roku pielęgniarstwa Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu. Prosimy studentów pierwszego roku pielęgniarstwa o powstanie.
pochowania wygłosi studentka pierwszego roku pielęgniarstwa, pani Martyna Lipka. My, studenci pielęgniarstwa Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu, uroczyście ślubujemy sprawować profesjonalną opiekę nad życiem i zdrowiem ludzkim. Ślubujemy. Według najlepszej mej wiedzy przeciwdziałać cierpieniu, zapobiegać chorobom, współuczestniczyć w procesie terapeutycznym. Ślubujemy. Nieść pomoc każdemu człowiekowi bez względu na rasę, wyznanie religijne, narodowość, poglądy polityczne, stan majątkowy i inne różnice. Ślubujemy. Okazywać pacjentom należyty szacunek, nie nadużywać ich zaufania oraz przestrzegać tajemnicy zawodowej. Ślubujemy. Strzec godności zawodu pielęgniarki położnej, a do współpracowników odnosić się z szacunkiem i życzliwością, nie podważać ich zaufania, postępować bezstronnie, mając na względzie przede wszystkim dobro pacjenta. Ślubujemy. Wdrażać do praktyki nowe zdobycze nauk medycznych, społecznych i humanistycznych oraz systematycznie doskonalić swoje umiejętności i wiedzę dla dobra zawodu. Ślubujemy. Rzetelnie wypełniać obowiązki wynikające z pracy w tym zawodzie. Ślubujemy. Po ślubowaniu. Do ważnych symboli pielęgniarstwa należy także hymn pielęgniarski. Tak niegdyś hymn wykonywany był przez uczennice liceów medycznych podczas czepkowania, czyli nałożenia pierwszego czepka pielęgniarskiego, który na pierwszym roku był cały biały, na drugim roku był biały z jednym pionowym paskiem, na trzecim roku posiadał dwa pionowe paski. Natomiast przy otrzymaniu dyplomu pielęgniarki pielęgniarza czepek był w kolorze białym z poziomem czarnym paskiem.